Podatki są troszeczkę za wysokie. No nie. Witamy w Polsce, miejscu, gdzie najważniejsze są podatki, odkładane na rzecz szlachetnego brata. Jak powstało studio, które dało nam najlepszy symulator budowy zamków w historii? Nasza opowieść zaczyna się w 1999 roku w Wielkiej Brytanii, kiedy to dwóch byłych pracowników studia Impression Games postanawia założyć własną firmę. Byli to Simon Brandbury, programista, a zarazem grafik, oraz Eric Aulet, jeżeli dobrze wymawiam to imię, będący producentem gier Impression Games. Z tego ciekawego połączenia powstało Firefly Studios. Panowie, mając doświadczenie w City Builderach i widząc popularność gier RTS, przypomnę, że wtedy miały swoją złotą erę, a triumfy świeciły takie hity jak m.in. Age of Empires, Command & Conquer, StarCraft, a nawet nastawienia na ekonomię Stlersi. Skąd pomysł na nazwę Firefly Studios? Odnosi się ona do gatunku nietoperza, który zamieszkuje tereny Australii oraz niektóre regiony Azji. Nietoperze te, zwane ognikami, Firefly, wzięły nazwę stąd, że potrafią naśladować owady, które pewnie jako pierwsze przyszły nam do głowy. Młode Firefly wynajęło pokój w południowej części Londynu, który stał się pierwszą siedzibą studia. 2 lata od założenia studia Firefly wydało pierwszą, a zarazem najbardziej kultową grę ze swojego dorobku. Twierdza była hybrydą strategii czasu rzeczywistego, City Buildera i strategii ekonomicznej. Gracze docenili produkcję za to, że nie skupiała się tylko na militarnych aspektach. Rozwój wojska musiał iść ramię w ramię z rozwojem naszego zamku. Musieliśmy zadbać o to, aby nasi mieszkańcy mieli co jeść, a także postawić szereg budynków produkcyjnych, takich jak na przykład drwal albo kamieniołom. No i do tego wszystkiego nie mogliśmy zapomnieć o produkcji broni, gdzie każda jednostka wojskowa wymagała innego rodzaju oręża. Fabuła przenosi nas do średniowiecznej Anglii, gdzie pod nieobecność króla grupa spiskowców przejmuje władzę. Nasi uzurpatorzy mają jakże kreatywne ksywki. Szczur, wąż, wieprz i wilk. Przeciwnicy o zwierzęcych imionach zostaną z tą serią na dłużej. My stajemy po stronie ruchu oporu, u boku wojskowego dowódcy Sir Długoręki, który rwie się do boju jak polscy romantycy. Siła wroga nie ma znaczenia, grunt to iść walczyć, a reszta wyjdzie w praniu. Z drugiej strony mamy Lorda Vełnobora, totalne przeciwieństwo Długoręki. Stawia on na pracę u podstaw, związane z zadbaniem o stan kontrolowanych grodów oraz zapasów żywności, a także powolne, lecz skuteczne operacje. Gra przedstawia nas jako osobę, której ojciec zginął w wyniku przewrotu. Więc poza oczywiście służbą koronie, towarzyszy nam motyw zemsty i wyrównania rachunków. Fabuła nie jest skomplikowana jak system podatkowy w Polsce, ale nie jest też banalna jak w wypadku Netflixowego Wiedźmina. Ja ją mogę określić jako sympatyczna. Mamy zróżnicowane misje, czujemy klimat średniowiecza, a w dodatku po każdej misji widzimy na mapie Anglii, jak stopniowo odbijamy kolejne terytoria z rąk zdrajców. W dodatku mamy wstawki rozmów, jak naradzamy się z Długoręką i Vełnoborem, planując kolejne nasze ruchy. A okazjonalnie oglądamy, co słychać u naszych antagonistów i widzimy, jak reagują na nasze poczynania. Oczywiście wszystko by im się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki i głupia rebelia. Cała ta otoczka sprawia, że historia jest niezwykle przyjemna, pomimo że nie ma jakichś przesadnie rozbudowanych i nie wiadomo jak głębokich wątków. W trakcie kampanii rozgrywamy misję, gdzie szturmujemy jakiś zamek, gdzie to my jesteśmy atakowani i musimy się bronić przez wyznaczony czas. Ale znajdą się też misje ekonomiczne, nastawione na zebranie konkretnej ilości danego surowca. Poza kampanią militarną gra oferuje kampanię ekonomiczną, która oferuje nam misję z limitem czasowym, gdzie niczym korporacja maksymalizujemy nasze zyski. W Polsce gra ukazała się z ikonicznym już dubbingiem. Mój panie, do obsługi tego urządzenia potrzeba kilku wyszkolonych inżynierów. Przy którym pracowało raptem 4 aktorów, którzy odpowiednio modulowali swoim głosem. Gra została wydana przez Take-Two Interactive i była ogromnym hitem, zarówno komercyjnym, jak i krytycznym. Nie trzeba było więc długo czekać, aż Firefly, które nabrało wiatr w żagle, dostarczy nam kolejną superprodukcję. Uwaga! Jeżeli chcesz zobaczyć kolejny materiał o Firefly, zostaw łapkę w górę. Dla ciebie to chwila, dla mnie jest to znak, że warto kontynuować tę serię. Jak uzbieramy 50 łapek w górę, od razu przystępuję do realizacji kolejnego materiału. Im więcej łapek, tym szybciej się pojawi. Z góry dzięki. Twierdza Krzyżowiec, wydana w 2002 roku, przeniosła nas na Bliski Wschód, w czasy krucjat. Mogliśmy w niej wybrać, czy jesteśmy arabskim szejkiem, czy krzyżowcem. Gra oferowała jednostki wojskowe z poprzedniej odsłony, które reprezentowały europejskich krzyżowców. W dodatku mieliśmy szereg nowych, arabskich jednostek. Mogliśmy zrekrutować je tylko za złoto, a niektóre z nich miały unikalne mechaniki, jak łucznik konny strzelający podczas przemieszczania się lub asasyni wspinający się na mury wroga bez konieczności ich wyburzenia. Z większych zmian dodany został kultowy tryb potyczek, gdzie mogliśmy wybrać jedną z dostępnych map, a także przeciwników komputerowych, z którymi mogliśmy walczyć. Mogliśmy dowoli łączyć boty w drużyny, a także dobierać sobie sprzymierzeńców.
opcji modyfikacji rozgrywki było tu multum. Dzięki temu gra stała się fenomenem, w który zagrywało się tysiące graczy. Dzięki stylizowanej grafice 2,5D gra nie jest dzisiaj przesadnie brzydka, ale dalej niesamowicie grywalna. Polecam zebrać znajomych i zagrać sobie rundkę multika przez takie programy jak chociażby Game Ranger, no chyba że macie na stanie jedną z reedycji na Steam. Wśród przeciwników komputerowych znajdziemy starych znajomych, takich jak Wilk, Szczur czy Serdugoręka, ale i nowych, historycznych liderów, takich jak Ryszard Lwie Serce, Saladyn i wielu innych. Ponownie wydaniem gry zajęło się Take-Two Interactive, które już po pierwszej części było w niebo wzięte, widząc wyniki sprzedaży. Wiesz, jaką grą zajęło się Firefly zaraz po Stronghold Crusader? I nie, nie jest to Twierdza 2. Space Colony z 2003 roku to zupełnie nowa IP, w którym Firefly przenosi nas w kosmos, gdzie będąc zatrudnionym przez Blackwater Industries, eksploatujemy planetę. Gra jest połączeniem elementów z twierdzy oraz zarządzania. Musimy kontrolować zbiory, wydobycie surowców, a także dbać o to, by nie zabrakło nam paliw. Mamy też dostępne aspekty militarne, ale i turystyczne. Obecna również w twierdzy popularność wpływa na to, jak szczęśliwi i produktywni są nasi koloniści. W grze możemy przypisywać i zmieniać czas pracy naszym kolonistom. Oczywiście im więcej pracują, tym są mniej szczęśliwi. Te niuchy jedne. To, co wyróżnia tę grę, to to, że każdy z mieszkańców ma swój unikatowy charakter. Są tacy, którzy lubią jedną aktywność, są tacy, którzy lubią ich więcej. Jeszcze inni wolą socjal, bo przecież im się należy za samo oddychanie. A inni niczym Seba spod bloku, tylko by wszystkich bili. Rozgrywka polega na tym, że konkurujemy z wrogimi korporacjami i kosmitami o dominację nad planetą i jej zasobami. W grze mamy kilka trybów zabawy: Sandbox, Galaktyczny i Kariery. Sandbox to wiadomo co. Galaktyczny jest kampanią z 24 misjami, gdzie przejmujemy galaktykę niczym Imperium w Star Wars. Mamy tam 3 układy, a każdy nastawiony na inny styl gry. Mamy więc układ z misjami militarnymi, ekonomicznymi i personalnymi. Personalne misje są związane z dobrostanem kolonistów i ich zarządzaniem. W trybie kariery rozwijamy naszą kolonię bez celów typowych dla misji w trybie galaktyki. Jeżeli chcesz zobaczyć dalszą historię Firefly, zostaw łapkę w górę, a nawet komentarz. Materiały z cyklu Game Dev Chronicles, takie jak ten, zabierają masę czasu na research, więc potrzebuję sygnału, czy kontynuacja tego formatu ma w ogóle rację bytu. Tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.